czyli bez węglowodanów, bez owoców, bez nadmiaru zbóż. Dobrze by było przejść może na keto albo na carnivore. Sprawa trochę indywidualna. Znaczy, o ile uważam, że słodycze na pewno tutaj będą szkodzić, owoce będą szkodzić, o tyle niekoniecznie wszystkim będą szkodziły zboża, bo weźmy pod uwagę, że mamy osobę niedożywioną. Dla niej takie duże obostrzenia mogą być problemem, tak jak wiemy, że głodówki i EFy, czy też 24-godzinne są super i dla wielu osób fajnie resetują układ immunologiczny, nawet te 72-godzinne co jakiś czas do zastosowania. To jest taki totalny reset dla organizmu, takie po prostu przeprogramowanie organizmu i to może być taki game changer w walce z pasożytami, to musimy wziąć pod uwagę to, że może mieć kobietę, która ma anoreksję, niedożywienie, obniżony poziom albuminy we krwi, jakieś dysfunkcje wątroby, zaburzenia hormonalne, jest niskiej wagi, to musimy uważać na to, żeby to nie było tak, że my robimy jakieś radykalne cięcie w diecie, bo wtedy ta dieta może tej osobie zaszkodzić. Leczenie Giardii Labli to jest zwykle miesiąc. My nie jesteśmy w stanie często przez tak długi okres czasu być na tak dużych obostrzeniach. Ja trochę też podaję taki przykład. No,